Koniec przyjaźni, Karolina Pisarek w gorzkich słowach o swojej menadżerce. Czyżby był to koniec przyjaźni Karoliny Pisanek i Małgorzaty Leitner? W ostatnim wywiadzie menadżerka Gwiazda zasugerowała, że relacja pomiędzy paniami mocno się osłabiły. To z kolei wywołało zdziwienie Karoliny Pisarek. Modelka przyznała, że jest jej przykro. Koniec przyjaźni w polskim showbiznesie? Małgorzata Leitner od lat działa za kulisami polskiego showbiznesu. Kobieta założyła agencję PR-ową i odpowiadała za kariery Joanny Krupy, Sandry Kubickiej i właśnie Karolin Pisarek. Z dwiema pierwszymi celebrytka Leitner już nie współpracuje, ale z Karoliną Pisarek miała łączyć ją bliższa relacja. Teraz wydaje się, że również ona przeszła do historii. Menadżerka pojawiał się na imprezie Sejblogżers w Łodzi. W wywiadzie dla portalu pomponik.pl opowiedziała o jej prywatnym relacjach z klientami. Staram się od pewnego czasu stawiać na relację taką zawodową, biznesową, bo mam w sobie dużo ciepła i empatii. W pewnym sensie skracam dystans, a to powodowało przekraczanie pewnych granic i chyba udało mi się to wyregulować. Od tego są kontrakty, które jasno określają obowiązki obu stron i zajmować się biznesem, nie mieszać relacji prywatnej z zawodową, która może się okazywać szkodząca dla wspólnych interesów, powiedziała. Karolina Pisarek zdążyła już skomentować wypowiedź swojej menadżerki. Jest mi przykro, że nie zostałam uprzedzona, że będzie komentować nasze relacje prywatne, czy też zawodowe w mediach. Jest mi przykro i szczerze nie wiem, jak mam na to odpowiedzieć, bo zostałam postawiona pod murem i trochę się stresuję i nie wiem, co powiedzieć. Jest mi źle, że bez uprzedzenia tak się stało, powiedziała Pisarek w rozmowie z Plotkiem.